Dzień dobry. Ja się nazywam Wojciech Kral i dzisiaj mam przyjemność być tutaj na tygodniu atrakcji z okazji otwarcia Biblioteki Miejskiej w Grabowie. No właśnie w Grabowie, specjalnie powiedziałem w Grabowie, a nie w Szczecinie, chociaż Grabowo jest częścią Szczecina, ale jest częścią taką troszkę niezwykłą, yy, ponieważ dawniej było osobnym miastem. No pewnie mieszkańcy Szczecina, Szczecina wiedzą, że miastem, miastem było Dąbie, dąbie położone, położone na prawobrzeżu, prawo ale tak, tak myślę, że, że yy, Grabowo... Nie jest rozpoznawalne, rozpoznawalne tak, tak bardzo, bardzo jako miasto. Yy, ponieważ, ponieważ było nim bardzo krótko, krótko tylko od roku 1855, 1855 do roku 1900. Yy, ja zajmuję się przewodnictwem turystycznym, pasjonuję się kulturą, sztuką, muzyką i regionalistyką. A grabowo kryje try, w sobie wiele tajemnic, więc przejdźmy się wirtualnie, niestety z powodu obowiązujących ograniczeń, po grabowie, dawnym grabowie. Czy z niego coś zostało? Czy jest to taka Atlantyda? Zapraszam Państwa. Grabowo, może zaczniemy od nazwy. Nazywa się dziś grabowo przed wojną Grabow, czyli właściwie prawie ta sama nazwa. Po niemiecku Grabow przez kilka lat, przez krótki czas po wojnie, ta dzisiejsza część miasta Szczecina nazywała się Grabów. Ale już w Polsce są dwa inne miasta o nazwie Grabów. Jest Grabów nad Pilicą w województwie Mazowieckim i Grabów nad Prosną, niedaleko Łęczycy, w województwie Łódzkim. A Grabowo, będące dzisiaj częścią Szczecina, a właściwie częścią osiedla, nawet niedzielnicy, osiedla Grabowo-Drzetowo. Ono było miastem, jak powiedziałem, w drugiej połowie XIX wieku, i pomyślałem, że można je nazwać miastem Gryfa z zamkową iglicą. Inni by powiedzieli, że to miasto kojarzy się raczej ze Stocznią, ponieważ tutaj rzeczywiście znajduje się Stocznia, ale znajdował się też zamek Oderburg, o którym za chwilę i on miał właśnie te charakterystyczne iglice z gryfami. Z czym może się kojarzyć Grabowo? Pewnie z grabem. Jest takie drzewo, które bardzo często występuje w naszej strefie klimatycznej. Nazywa się grab zwyczajny Carpinus betulus po łacinie i jest yy, Dość charakterystyczny, ponieważ na jesieni posiada takie skrzydlate owoce. O, tutaj mamy też taką ilustrację. Teraz graby puszczają liście, zaczynają kwitnienie, a jesienią będą miały skrzydlate orzeszki, które na wiosnę kiełkują. Kto jest taki bardziej uważny, to pewnie gdy przejdzie się do lasu, zauważy teraz w kwietniu, maju. Kwitnące siewki grabu. Siewki, czyli młode, kiełkujo, przepraszam, kiełkujące siewki grabu. Kiełkujące młode rośliny. Grabowo, jeszcze tutaj dodam, jeżeli chodzi o nazwę, ma nazwę słowiańską. Po niemiecku nazywało się Grabow, ale właściwie to była nazwa pochodzenia słowiańskiego. Większość nazw, zakończonych na OW, na końcówkę OW na pograniczu polsko-niemieckim, to nazwy pochodzenia słowiańskiego. Nie powiedziałem specjalnie pochodzenia polskiego, ponieważ to są bardzo stare nazwy, jeszcze czasem z wczesnego średniowiecza, i język polski się jeszcze wtedy nie wykształcił. A ta końcówka i te typy nazw są wspólne dla wielu języków słowiańskich. Kiedy powstało Grabowo jako osada? Właściwie nie wiadomo. Są tutaj różne wykopaliska, potwierdzają, że działo się tutaj coś jeszcze w okresie rzymskim, znaleziono jakieś monety. Na pewno tutaj był ważny szlak handlowy ale oczywiście ważniejszym grodem był Szczecin. Natomiast już z własnej nazwy po raz pierwszy grabowo zostało wymienione w 1243 roku w dokumencie księcia Barnima I. Ten dokument dotyczył płacenia dziesięciny dla klasztoru cysterek. Klasztor cysterek, który znajdował się pod dzisiejszą trasą zamkową, niedaleko zamku, przy kościele świętej Katarzyny, który już nie istnieje, miał tutaj swoje własności i pobierał dziesięcinę, pobierał podatki. Natomiast ponad wiek później, w roku 1360, Barnim III, ufundował tu klasztor klasztor Kartuzów. Kartuzi to był taki szczególny zakon, zakon kontemplacyjny o bardzo surowej regule, zakon eremicki, czyli zakon pustelniczy. I oni zostali założeni we Francji, to znaczy zakon został założony we Francji przez świętego Brunona z kolonii w miejscowości Chartreuse. Później ten zakon rozpowszechnił się po całej Europie i właśnie w XIV wieku również dotarł na Pomorze. Tamtejsi mnisi mieli bardzo surową regułę, czyli raczej milczeli, modlili się i mieszkali w osobnych remach, czyli w takich Małych pustelniach. Nie był to zakon cenobicki, jak większość współczesnych zakonów, czyli wspólnotowy. To był zakon eremicki. Ale po pewnym czasie no, nie było nadzoru w XV wieku nad tym zakonem, który tutaj miał klasztor zwany kartuzją bo y, klasztory Kartuzów y, też były charakterystyczne z punktu widzenia architektonicznego. Y, y, złożone były właśnie z tych eremów. Y, 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 po pewnym czasie y, podobno zakonnicy tutaj sobie rozluźnili regułę i no, zostali ukarani przez księcia, natomiast po reformacji w roku 1538 nastąpiła sekularyzacja zakonu. Ostatnim nichom pozwolono... Tutaj jeszcze y, 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 mieszkać na starość, było tam kilku, kilku innych wyjechało, niektórzy pewnie też y, przyjęli protestantyzm, bo tak bywało y, y, na tych terenach. Y, no a w połowie wieku XVI książę Barnim IX, to jest bardzo ważna postać, przeniósł swoją siedzibę do zabudowań dawnego klasztoru. No, a później też ważna data z historii Grabowa. Wkraczają tutaj wojska szwedzkie. 10 lipca 1630 roku przybywa tutaj król szwedzki Gustaw Adolf i zajmuje zamek Oderburg, wybudowany na miejscu dawnego klasztoru, całe Grabowo i Szczecin. No właśnie, coś o Barnimie Pobożnym. On kochał to miejsce, kochał grabowo, ponieważ to był jego pomysł, żeby tutaj zrobić drugi zamek książęcy. Tego zamku już nie ma. Już w roku 1543 Barnim IX ufundował tutaj. Na cześć swojego poprzednika, znaczy na cześć swojego protoplasty Barnima III, ufundował płytę nagrobną i umieścił je w, w zabudowaniach byłego klasztoru, prawdopodobnie w kościele klasztornym. Ta płyta dziś znajduje się na dziedzińcu zamku w Szczecinie. Barnim IX zwany był pobożnym. On też wyposażył klasztor, przepraszam, kościół dawnego klasztoru, czyli późniejszy kościół zamkowy Oderburga. I on również był założycielem szczecińskiego pedagogium. Także ten troszkę. Troszkę moim zdaniem zapomniany y, książę szczeciński ma bardzo wiele zasług, zasług i dla Grabowa i dla Szczecina, bo to on właściwie był pierwszym takim w pełni renesansowym księciem y, Pomorza. To on był mecenasem sztuki, y, to po nim zostały dzieła sztuki renesansowej na Pomorzu. No i zmarł tutaj w Grabowie, właśnie w zamku Oderburg, który był jego dziełem i który on bardzo kochał. Już późniejsi książęta traktowali ten zamek Oderburg jako takie miejsce. Gdzie można było przyjechać, ale no, nie był to główny zamek książęcy. Tutaj widzimy Barnima na słynnej oponie kroja z roku 1554. To jest wielki Gobelin, który możemy podziwiać w Muzeum Narodowym. I na tym Gobelinie tutaj widzimy w środku właśnie postać księcia Barnima, a zaraz za jego plecami jest Johann Bugenhagen czyli reformator Pomorza. Tutaj mamy Barnima i jego żonę, Annę Brunszwicko-Lüneburską. Ona też na pewno tutaj bywała na Oderburgu. Tutaj mieszkała ze swoim mężem. No i w Ważna rzecz, płyta erekcyjna Barnima IX znajduje się na zamku w Szczecinie. Chyba wszyscy, którzy byli na zamku w Szczecinie, kojarzą tę płytę. Ale co to za płyta? Ta płyta to jest herb wielki księstwa pomorskiego. Jeszcze za chwilę też parę słów o tym. No a wróćmy do tego klasztoru kartuzów. I samego zamku Oderburg. Gdzie on był? Otóż no, znalazłem taką mapkę, to jest opracowanie pana Jana Iwanczuka, gdzie jest hipotetyczne określenie położenia klasztoru i późniejszego zamku. To, co jest tam, gdzie jest numer jeden, to mamy główny dziedziniec klasztorny i tak zwaną kartuzję podzieloną na Eremy, czyli na pustelnie. Numer dwa to jest kościół klasztorny, później kościół zamkowy. I dalej mamy zabudowania gospodarcze, wsad, ogród, bo kartuzi też pracowali w sadzie i w ogrodzie. Zresztą, jako ciekawostkę powiem, że kartuzi są znani do dziś z produkcji słynnego likieru kartuskiego Chartreuse. Tutaj mamy właśnie płytę Barnima III, ufundowaną przez y, tego księcia, który uwielbiał grabowo, uwielbiał zamek Oderburg, czyli przez Barnima IX. Y, to jest właściwie pierwsza płaskorzeźba renesansowa na Pomorzu, zachowana do dziś. I widzimy księcia Barnima III, który trzyma wielką tarczę, tarczę dziewięciopolową i to jest właśnie ten herb dziewięciopolowy księstwa pomorskiego. Zaraz, zaraz wytłumaczę, które pole co znaczy. Ta płyta też miała swoje losy, bo na początku znajdowała się w, w byłej Kartuzji, a prawdopodobnie właśnie w kościele zamkowym przy Oderburgu. Później została przeniesiona do klasztoru Cysterek, do kościoła świętej Katarzyny, czyli tym, do tego kościoła, który znajdował się pod trasą zamkową i został zburzony w roku 1904. Niestety ten gotycki kościół nie dotrwał do naszych czasów, a później ten zabytek został przeniesiony do dzisiejszej katedry, czyli do Kościoła Świętego Jakuba. A jeszcze później podczas wojny ukryto go w podziemiach zamku. W roku 1983 po konserwacji płyta ta została wmurowana od zewnętrznej strony skrzydła północnego Zamku Szczecińskiego. Tutaj mamy bodajże z roku 1915, taką rycinę z niemieckiej książki historycznej, gdzie możemy może pewne rzeczy zobaczyć nawet lepiej niż na zdjęciu, bo są widoczne napisy, no i jest oczywiście widoczny herb Pomorza. Zwróćmy uwagę, że jeszcze nie ma tego dolnego pola, zwanego polem krwawym które zostało dodane dopiero za czasów księcia Ulryka, Ulryka w roku 1620, czyli w późnym okresie panowania gryfitów. O, i tutaj mamy. Kilka rycin, które zachowały się. Niektóre to są ryciny Hermana Kotego jeszcze z czasów, kiedy zamek Oderburg istniał. Inne to są po prostu kopie tych rycin. O, to jest, to jest rycina z tamtych czasów. Jeszcze jest napis Aderburg, bo w niektórych wersjach też taką nazwę można spotkać. Widać tutaj też Odrę i statki, statki płynące po Odrze. To przybliżenie chyba jest troszkę takie przesadne, no ale specjalnie autor chciał pokazać, jak tutaj blisko jest Odra i ważny szlak żeglarski. To jest już y, w, późniejsza rycina, y, w, ale widzimy właśnie, co tam jest na górze. Są trzy wielkie wieże, bo takie zamek Oderburg posiadał i na tych wieżach są takie jakby płomyki. Na płomykach są kule, a nad nimi iglice i trzy gryfy. Gryfy to oczywiście symbol dynastii Gryfitów. To ważna rzecz także dla Grabowa. Tutaj posiadamy też taki linoryt z czasów międzywojennych. No, wydaje mi się, że troszkę tutaj autor dał upust swojej fantazji, no ale mniej więcej tak mógł wyglądać zamek Oderburg w Grabowie. Tak, co jeszcze tutaj należy dodać? On był rezydencją książęcą Barnima IX. Później Barnim umarł i już książęta tak często nie przyjeżdżali tutaj do Grabowa, ale czasami w Niektóre rzeczy tutaj się wydarzały, czasem umieścili na przykład w pewne, pewne rzeczy praktyczne, jakiś warsztat, jakąś stajnię. Ten zamek wciąż, wciąż był zamieszkały przez ludzi książęcych, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie pracowników. I y, y, nawet przez pewien czas funkcjonowała tutaj na zamku Oderburg drukarnia. Drukarnia, która zresztą wydała książkę Daniela Kramera, Pomersze, Kirchenkronika. Y, no, możemy się domyśleć, że tutaj chodzi o kronikę, y, kronikę kościelną y, Pomorza a wydał to Daniel Kramer, który był związany z Pomorską Reformacją. Także no, domyślamy się, że to, jest, że to jest właśnie książka poświęcona przyjęciu Reformacji na Pomorzu. W 1619 w Lochach Oderburga była więziona słynna Sydonia von Borg. Zresztą w zeszłym roku obchodziliśmy rok Sydonii. To bardzo ważna postać z historii Szczecina, ale już, w, już zostało o niej naprawdę dużo opowiedziane, także teraz skupię się może na nieco innych postaciach i sprawach. Ważna rzecz: tutaj podczas wojny 30-letniej wkroczyły wojska szwedzkie. Pod wodzą Gustawa II Adolfa, on tam urządził swoją kwaterę wojskową. Zamek później był niszczony jednak przez wojska szwedzkie. ówczesny książę na zamku Szczecińskim, Bogusław XIV. Poddał się bez walki, zresztą on już był dość chory, a w późniejszych latach sparaliżowany. W późniejszych latach dynastia grefitów po śmierci Bogusława XIV wygasła, zamek coraz bardziej niszczał, jeszcze przez jakichś ludzi był zamieszkały w połowie wieku. A potem, po w oblężeniu przez Brandenburczyków, zamek został spalony, i ruina zawaliła się na początku wieku XVIII. W roku 1713 tutaj było oblężenie przez wojska rosyjskie pod wodzą Aleksandra Mięszykowa. Czy coś udało się ocalić z tego zamku Oderburg? Yy, tak, yy, kilka skarbów ocalało do dziś, chociaż yy, pewnie yy, można by powiedzieć, że to yy, bardzo niedużo. Ale jest taka miejscowość Sowno, yy, niedaleko Stargardu, gdzie znajduje się kościół, do którego przeniesiono ambonę i ołtarz. Z kościoła w Oderburgu. Początkowo, yy, początkowo Ambona i ołtarz z Oderburga znajdowały się w kościele mariackim, ale później, jak wiemy, kościół mariacki spłonął, a y, te artefakty yy, ocalały i zostały przeniesione do sowna. Tutaj mamy. Yy, mamy yy, f, 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 Sceny rzeźbione i płasko rzeźbione. Widzimy, na środku jest ostatnia wieczerza, tutaj mamy ukrzyżowanie i zmartwychwstanie po lewej i prawej stronie ołtarza. A co ciekawe, co ciekawe, tam w Predelli, czyli na dole jest. Po prawej stronie Marcina Lutra, reformatora. Po księciu Barnimie 9 zachował się też bardzo ważny skarb, mianowicie kielich księcia Barnima, ufundowany specjalnie dla kaplicy kościoła Woderburgu. I wykonany przez znakomitego złotnika, mistrza złotniczego ze Szczecina, Aleksandra Wegenera. On znajdował się w kościele zamkowym w Szczecinie, a po wojnie zaginął. W 1945 roku. I przypadkowo został znaleziony gdzieś w ziemi, zgnieciony we wsi Sarbia. Później znajdował się na parafii i któryś z księży zadbał o to, żeby go oczyścić. Od 1989 to jest depozyt eksponowany w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Był też na wielu ważnych wystawach, m.in. na wystawie Złoty Wiek Pomorza. Zaginęła niestety patena. Tutaj mamy jej przedwojenne zdjęcie patena tego kielicha, również autorstwa mistrza złotniczego Aleksandra Wegenera. No i właśnie, wracamy na ziemię, czyli wracamy do Grabowa. Herb grabowa. Jak to ktoś powie, grabowo miało herb? No tak, skoro było miastem, to musiało mieć herb. Przynajmniej wszystkie poważne miasta ten herb posiadają. Yy, miało również swój rynek miejski. Co ciekawe, tutaj właśnie yy, znajdujemy się w Bibliotece Miejskiej. I ta biblioteka niegdyś była szkołą, była szkołą żeńską na początku jeszcze pod koniec XIX wieku. I niedaleko znajdujący się kościół... Przepraszam bardzo, niedaleko znajdujący się plac Matki Teresy to był rynek miejski Grabowa. A, a, a ten herb przedstawia gryfa na tle iglicy. Dlaczego tak? No, bo właśnie. Jeszcze w XIX wieku ludzie uznali, że najlepszym symbolem grabowa będzie ta iglica z Oderburga, bo Oderburg był takim. Najbardziej magicznym miejscem, najbardziej historycznym miejscem w Grabowie. Mimo, że już wtedy, kiedy Grabowo stało się miastem w, 1850, w 1855, Oderburga już dawno, dawno nie było. I teraz znalazłem kilka wariantów tego herbu. Tutaj mamy na tle błękitnym, ale też bywa używana wersja na srebrnym tle. No właśnie, herb krabowa jest albo taki, albo taki. Pomyślałem sobie, że wersja na tle błękitnym to nawiązanie do księstwa Szczecińskiego, czyli tego małego księstwa Szczecińskiego, które było jednym z księstw składowych księstwa pomorskiego. Ten drugi gryf, gryf na srebrnym tle to nawiązanie do herbu gryfitów i nawiązanie też do, do dawnego małego herbu Księstwa Pomorskiego. Zwróćmy uwagę tutaj, że po lewej stronie mamy iglicę złotą, a w, po prawej stronie mamy Iglicę srebrną. Niektórzy są zwolennikami tego herbu, niektórzy tego. Tutaj też są prowadzone różne spory heraldyczne. W każdym razie zauważyłem, że chyba częściej ten herb na błękitnym tle był używany za czasów, kiedy grabowo było miastem. Tutaj mamy, mamy właśnie taki znaczek. Z jakiejś kawiarni w Grabowie. No i mamy herb Grabowa na błękitnym tle. Tyle, że sama iglica jest srebrna, a kula jest złota. No i wreszcie tutaj przejdźmy do ważnej rzeczy, mianowicie do tego wielkiego dziewięciopolego, dziewięciopolowego. A właściwie dziesięciopolowego herbu księstwa pomorskiego. Tak, licząc od, od lewej ręki ku prawej, ponieważ lewa strona heraldyczna czasami oznacza prawą, ale nie będę teraz w to wszystko wchodził, bo nie ma naprawdę na to czasu. Więc Licząc od tego gryfa na niebieskim tle, od góry, to mamy herb pierwszy, księstwo szczecińskie. Drugi to jest ogólnie księstwo pomorskie, zanim ono uzyskało około roku 1530 ten wielki dziewięciopolowy herb. Na początku był dziewięciopolowy. A przedtem jeszcze jednopolowy. Dalej mamy księstwo kaszubskie. Ale uwaga, nie należy, nie należy kojarzyć tego księstwa kaszubskiego z dzisiejszymi ziemiami kaszubów. Tak. Księstwo Kaszubskie to tak określano ziemię księstwa, Lüne, przepraszam, księstwa bytowskiego i lęborskiego. Dalej mamy księstwo wędyjskie, gryf w pasy, zielono-czerwony na srebrnym tle. Ten gryf był używany właśnie dla księstwa wędyjskiego, które to księstwo obejmowało ziemię nad pianą, czyli pyjne i Dołężą, czyli Tolenzy. To takie księstwo troszkę puszczańskie, ale nazywano go wendyjskim, czy nawet słowiańskim, ponieważ po niemiecku dawniej na Słowian się mówiło też wędowie. Widocznie dlatego, że w tamtych puszczańskich terenach dość długo zachowały się języki słowiańskie. Nie zostały jeszcze tak szybko zgermanizowane. Na środku widzimy księstwo Rugiańskie. Rugia, no to wiadomo, Arkona, największa wyspa tutaj pobrzeża pomorskiego. Dalej mamy rybogryw, czyli taki gryf z ogonkiem rybim, biały na czerwonym tle i to jest herb ziemi uznamskiej. Dalej mamy księstwo bardowskie, czyli gryf czarny z białymi piórkami, przynajmniej częściowo, z kilkoma białymi piórkami na skrzydłach. Bart, no to jest tam na północ od rugi, przepraszam, nie na północ od rugi, tylko na, na południe od rugi, tam na pobrzeżu jest Bart, czyli bardzo Pomorskie. Wreszcie mamy też choćków. Po polsku, czyli po niemiecku, Gütkow i hrabstwo Guckowskie, czy Choćkowskie. Tutaj mamy czerwone róże i dwie czerwone belki na złotym tle i wreszcie księstwo Wołogowskie. No i wreszcie na końcu pole dziesiąte, czyli oznaczające prawo. Do kary śmierci, które zostało dodane w roku 1620 za czasów księcia Ulryka. Dlatego na wcześniejszych herbach, przedstawienia tego herbu na mieście na przykład, ich nie ma. Jego nie ma, tego pola krwawego. No i przejdziemy może do XVIII wieku aby y, 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 przedstawić pewną ważną postać związaną tutaj z grabowem. Jesteśmy w bibliotece, a to był właśnie bibliotekarz, tłumacz, człowiek y, naprawdę związany y, z bibliotekarstwem, ale też... Y, też związany z religią, ponieważ sam był pastorem ewangelickim. I co ciekawe, wiele lat spędził w Petersburgu. Tam został wicerektorem gimnazjum akademickiego. Było takie stanowisko wówczas. Później został mianowany bibliotekarzem Akademii Nauk w Petersburgu. To było zaszczytne stanowisko. Przez ileś lat piastował tę funkcję. No i został członkiem honorowym Akademii Petersburskiej. Mało doczytałem się informacji biograficznych. Trzeba by naprawdę poszukać na jego temat, ale wiadomo, że był też tłumaczem. Pewnie tłumaczył z języka rosyjskiego. No i w roku 1819 wrócił już z Rosji na początku do Hale, gdzie spędził młodość, i później zaraz przyjechał do Grabowa. I tutaj pewnie Spędził stare lata, bo tutaj też zmarł 20 lipca 1835 roku i został, został pochowany. Inna ważna postać związana z życiem grabowa to Karl Friedrich René. Urodził się w Berlinie i przeniósł się do Szczecina, gdzie został nauczycielem, a później dyrektorem szkoły żeńskiej. Kierował właśnie szkołą żeńską. Od, od 1859 założył tutaj w Grabowie prywatną szkołę, która się nazywała Hüere Töchterschule. I, i, I tutaj też zmarł, został pochowany na cmentarzu gminy francuskiej, który, ten, który to cmentarz też jest ważną, ważnym miejscem historycznym w Grabowie. Tam znajduje się tak zwany domek grabarza, chociaż tutaj nie chodziło, nie chodziło o grabarza, bo grabarz tam raczej nie mieszkał, tylko ogrodnik. W każdym razie ten domek grabarza jest wspaniałym zabytkiem tych czasów, tej gminy francuskiej. Pamiętajmy o tym, że do Szczecina przyjechało wielu uchodźców z Francji, wielu hugenotów, którzy z racji swojego wyznania nie mogli mieszkać we Francji, zostali stamtąd po prostu przepędzeni, a tutaj na Pomorzu mogli znaleźć miejsce na spokojne życie. I wśród nich również był Karl Friedrich Rzenet. Ciekawy jestem, czy, czy Karl Ludwig Rzenek, który był, który był leśniczym w puszczy Bukowej, czy był jakoś z nim spokrewniony, oczywiście on żył później ale, i miał inną pisownię nazwiska, ale to nie jest, to nie jest też wykluczone. No i wróćmy jeszcze do wieku XVIII i XIX. Tutaj mamy taką wielką damę, która była arcyksiężną. Chciałoby się nawet rzecz zrzec rzec królową, chociaż koronowana nigdy nie była, była po prostu małżonką króla, Fryderyka Wilhelma II. Ten król jakoś nie bardzo lubił swoją małżonkę, a za to lubił się podkochiwać w różnych innych paniach, i on ją na pewno zdradzał. A w końcu ona też prawdopodobnie miała romans z włoskim muzykiem imieniem Pietro, więc król miał pretekst do tego, żeby. Ją oddalić od siebie, wywalić zupełnie i mm, aresztować. Na początku, y, na początku osadzono ją w kostrzynie, a później na zamku w Szczecinie, gdzie miała do dyspozycji trzy komnaty, ale później, później stopniowo się zrobiło dla niej y, troszkę lepiej. Mogła wychodzić na spacery, bardzo lubiła jeździć konno. I e, ponieważ była bardzo lubiana przez mieszkańców e, to e, e, także mogła być mecenaską e, kultury. Pozwolono jej na działalność. Przyjaźniła się z panią e, Sophie Tillebein, która jak wiemy też była wielką mecenaską kultury i sztuki. E, e, i miała tutaj na grabowie swój domek. Otóż pozwolono jej kupić tak zwany młyn pedagogium. On się tak nazywał. Tutaj są jeszcze inne jej portrety. I w tym młynie pedagogium, po przebudowie, ona urządziła swój pałacyk. Tutaj widzimy kilka portretów księżnej. Księżnej. Elżbiety Krystyny Ulryki von Braunschweig-Wolfenbüttel, czyli Elżbiety Brunszwickiej, bo tak najczęściej ją się określa. Tutaj mamy pełny portret. Widać, była piękną kobietą i miała naprawdę piękną suknię. A ten portret w Mimo, że troszkę zniszczony jest, dość ciekawy, ponieważ wykonała go malarka Anna Rozina Lisiewska. Ciekawa postać działała w Berlinie i Dreźnie, malarka niemiecka polskiego pochodzenia. Yy, otóż yy, Anna Rozyna Lisiewska była córką Jerzego Lisiewskiego, yy, Georga Lisiewskiego, później on, on, on urodził się yy, w Olecku i wyjechał do Berlina, który też był malarzem. Był malarzem, malował w stylu klasycystycznym i nauczył swojego rzemiosła swoją córkę. Jest, jest kilka portretów autorstwa tej malarki właśnie Anny Rozyny Lisiewskiej w zbiorach warszawskich. Między innymi jest portret księcia Michała Ogińskiego. No i ten portret, który widzieliśmy, to jest portret księżnej Elżbiety Bronszwickiej, czyli tej, która większość życia spędziła w Szczecinie i Grabowie. Tutaj mamy okolice Dolnego Wiku, przepraszam, okolice Młynu Pedagogium, widziane z Dolnego Wiku, czyli z nad Odry. i tam, tam, numerem 14 jest. Oznaczony wiatrak. Przy tym wiatraku też zbudowano młyn. Dlaczego młyn, pedagogium? Dlatego, że on, on należał do, przedtem do, do pedagogium szczecińskiego i ta nazwa już tak przylgnęła. Ten młyn już nie funkcjonował za czasów życia księżnej Elżbiety, i ona go kupiła i zbudowała tam swój pałacyk. To jest zdjęcie pewnie jeszcze w, z początku XX wieku. Jeszcze widzimy tutaj obrośnięte dzikim winem, czyli winobluszczem. Później. Po śmierci księżnej ten zamek, ten pałac zmienił właściciela, i po śmierci Lewego, Karla Lewego, czyli najsłynniejszego Szczecińskiego, Kompozytora. Tutaj powstało towarzystwo śpiewacze, które funkcjonowało aż do lat 30. XX wieku. Niestety w latach 30. to zostało przyjęte przez Hitler Hitlerjugend. A podczas wojny ten teren został zniszczony i po wojnie to resztki zostały rozebrane. A ten młyn znajdował się przy dzisiejszej ulicy Żubrów. Tam, tam nawet są takie schodki, które prowadziły do tego młyna i no niestety większość osób, które tamtędy przechodzą no, nie orientuje się, że, że ten róg ulicy Żubrów i Matejki to kiedyś siedziba no, jednej z najważniejszych mecenasek kultury w Szczecinie XIX wieku. No, proszę Państwa, pałacyku księżnej już nie ma, Oderburga już nie ma, jest. Oczywiście, Stocznia jest samograbowo, Grabowo, które, trzeba powiedzieć, jest częścią y, osiedla Grabowo-Drzetowo. Drzetowo znajduje się nieco na później. Po niemiecku nazywało się Bredow, y, nie, nieco na północ. Y, po niemiecku nazywało się Bredow. Y, i znajduje się w okolicy ulicy Rugiańskiej, Stelmacha, tam gdzie hotel Wulkan. Też teren przemysłowy. W ogóle Grabowo za czasów swojego bycia miastem było miastem takim przemysłowym, miastem nawet można powiedzieć robotniczym, ale też trzeba pamiętać, że wybudowano bardzo wiele kamienic, był rynek miejski. Wybudowano tutaj neogotycki kościół, który wciąż istnieje. Dzisiaj to jest kościół świętego Stanisława Kostki. I spacerując po Grabowie często można odkrywać różne perełki. Nie ma tutaj wspaniałych zabytków architektury, ale powiedziałem o paru miejscach, o paru postaciach, o paru motywach, które mogą się kojarzyć z grabowem, które mogą być jakąś taką podstawą tożsamości. Na pewno tutaj jest Oderburg, którego nie ma, klasztor Kartuzów, którego nie ma, pałacy księżnej, którego nie ma i sama postać księżnej. Myślę, że należy yy, pamiętać o takich postaciach, o takich Miejscach, no szczególnie tutaj w bibliotece, ponieważ biblioteka gromadzi spuściznę kulturalną, gromadzi pamięć. Dodam tutaj jeszcze parę rzeczy. No jeżeli chodzi o bibliotekę, to właśnie tak szukałem, szukałem specjalnie pod kątem jakiegoś bibliotekarza i bardzo ucieszyłem się, że znalazłem bibliotekarza Busego. To jest bardzo ciekawa postać. Bibliotekarza i zarazem pastora. Nawet zachował się do dziś jego portret, co się nie tak często zdarza. I ten Busse tutaj tutaj ostatnie lata swojego życia spędził w Grabowie. Jeżeli chodzi właśnie o te sprawy pastorskie, to tutaj też dodam, że powstaje nowa książka, której autorem jest proboszcz parafii ewangelickiej. Jest to powieść pod tytułem „Ławka”. I ta powieść ma motywy związane ze Szczecinem. Powstaje, właściwie już powstała, została wydrukowana i premiera no jest za kilka dni. Także za kilka dni będzie można tę książkę kupić. No i też powinienem powiedzieć coś, co zakończy to spotkanie. Mianowicie o Paulu Fridebornie. Teraz zostanie wydana jego praca Opis historyczny miasta Szczecina. Ten, ta książka zostanie wydana w języku polskim, a w lipcu na Zamku Szczecińskim ma odbyć się konferencja poświęcona właśnie, właśnie temu historykowi szczecińskiemu, i burmistrzowi Szczecina w latach 1630-37. To bardzo ważna postać. I na pewno w tym swoim Descriptio Urbis Stetinensis zawarł on interesujące informacje nie tylko o samym Szczecinie, ale o jego okolicach, czyli również o Grabowie i Oderburgu, który jeszcze wtedy istniał. Proszę Państwa, w ten sposób doszedłem do końca. Niestety to spotkanie było, było troszkę zredukowane ze względu na ograniczenia, które nas teraz obowiązują. Mam nadzieję, że, że wkrótce spotkamy się w jakimś większym gronie i będzie można też urządzić. Wycieczkę po, grab po Grabowie i pokazać w terenie różne ciekawe rzeczy. Dziękuję bardzo.